I tutaj na tej scenie chcemy tak, no nie będą wielkich gwiazd, bo tutaj 90% jakby z naszych zasobów będą po prostu zespoły lokalne i towarzysko koleżeńskie z innych miejscowości, które po prostu będą grać dla tych ludzi. Znaczy, cała akcja, panie burmistrzu, jest spowodowana tym, że w Niemczech odbywa się wielkie święta Oktoberfestu. I tylko dlatego my chcemy w tym mieć udział, bo dla wielu z nas jest okazja raz w roku takiego weekendu. No i co, no to generalnie jest takich tych, teraz tak, to co byśmy prosili, że czy jeśli państwo się w stanie nam pomóc, żeby w tym zakresie miasto pracowało w kosztach lub w organizacji pewnych rzeczy. I teraz tak, o ile jak pan widzi załatwione jest w sensie fizycznym zabezpieczenie w te potki, w tej toje, no byłoby dobrze, żeby tu chcieliśmy prosić. Ile tej toje? 16. I tam panu wymienione. Wszystko razem, chłopki, z tym, że na Jakuby była bardzo podobna ilość talet. Możemy zmniejszyć tam ilość, ale tylko z tym, żeśmy to rozmawialiśmy z panem wczoraj świadkiem rozmowy pana Gochary, tak? Dobrze mówię, z muzeum, który mówi, że no, te publiczne talety jakby instytucji no, służą za talety miejskie, no. Więc że tutaj z tym, że od razu panie burmistrzu bardzo, że jasno, chcemy wprowadzić talety płatne, wysokości złotówki i obsługowane przez pracowników, bo tu się podzielimy, nie chodzi tu o zysk na lekarzy, tylko chodzi o czystość talet. Ja rozumiem. Czyli środki czystości, pachnące, no, czystość. Pełna kultura, no to nie może być zadane, bo wtedy kto to będzie za to chodzi. Tak, żeby no było... tak, ja nie mam nic przeciwko, nie wiem czy tam... Nie, jeżeli chodzi o... formalne, czy to możecie, czy nie możecie, nie, to wygląda. Móc możemy, tylko kwestia o to, jeżeli państwo płacicie za talety, bo tak to sobie uważamy, to żeby nie było podejrzenia, żeby państwo zapłaciliście jako instytucja, a my za to bierzemy pieniądze. To nie są dla nas pieniądze, to są na środki i na pracowników. Okej. No nie, że panie burmistrzu, żeby było to dzisiaj wszystko jasno powiedziane, żeby nie było podejrzeń. To może być problem. Dlaczego? Dla kogo? Dla miasta. Dlaczego? Jeżeli zapłacimy za toalety, a wy będziecie pobierali opłaty, ja wiem, proszę, że one sprawdzić. Pójdą na to, trzeba po prostu proszę sprawdzić. Panie, państwo płacicie za usługę firmy Toytoy. I teraz kwestia, co państwo przekazujecie? Państwo przekazujecie jako instytucja, mnie jako organizatorowi, tak to rozumiem, znaczy w imieniu wszystkich restauratorów na moją rzecz, przekażecie płotki i toalety. Także kwestia tylko umowy do społeczno-koleżeńskiej, bo my możemy to zostawić z domu. Tylko ja mam doświadczenie wieloletnie, ja że toaleta puszczona ad hoc jest obsikana, obrzygana i przewrócona. Nie, no ja rozumiem państwa. To nie chodzi o to, że ktoś chce bojkotować, ja tylko sygnalizuję, że to trzeba też dokładnie sprawdzić, bo po prostu chodzi o to, żeby później nie było żadnych zagrożeń. To myślę, że wspólnie możemy znaleźć sposób taki, żeby to właśnie tak wyglądało. Wy będziecie za swoje pobierać opłaty, nie za moje. Teraz tak, kwestia panie burmistrzu, bo rozumiem, że tak, pewne ustalenia co do... Czy chcecie pobierać za Toytoy opłatę? Za wejście do Toytoy. No właśnie o tym mówimy. Znaczy my możemy nie pobierać, tylko wtedy kto pokryje koszty pracownika i środków czystości. Ja powiem tak, ja swoje Toytoy na swojej posesji, które co roku stawiam, to ja za nie płacę sama i ja je sama obsługuję. Możemy wziąć panie burmistrzu bezrobotnych, jeżeli są tacy chętni pod kulatelą miasta, którzy mogą za to... Możemy zrobić, każdy restaurator swoje Toytoy weźmie. Ja państwu przekażę płot, a państwo sobie załatwicie Toytoy. I sobie wtedy będziecie pobierać opłatę, żeby nie było tak, że my wstawiamy i faktycznie... Czyli pan burmistrz płaci za płot, rozumiemy, a my opłacamy za Toytoy. I teraz tak, każda restauracja wiadomo, będzie musiała mieć jakieś jedno przynajmniej oczko, czy dwa oczka i będzie musiała niestety zadbać o to, żeby ktoś chodził i obsługiwał. Ja myślę, że my nie będziemy teraz pana się zatrzymywać i państwa, my się spotkamy jeszcze na pewno, podzielimy, że mamy, bierzemy 10... To ja tak, dokładnie. W takim razie ja bym oczekiwał od państwa... Ale jeszcze tylko zdanie, nie, bo tu jednak mam to zresztą wszystko napisane na dole, tylko chciałem, żeby to było powiedziane. Teraz tak, zabezpieczenie medyczne weźmie na siebie pan Woźniak z grupy CK, już jest to załatwione. Także nie ma sprawy, jest pełne uczenie. Ubezpieczenie, myślę, że każdy z nas w ramach własnej posesji, czy tego, co zajmuje, się ubezpiecza. Teraz co do ochrony, jeżeli chodzi o ochronę, to każdy w zakresie własnego pola działania zabezpiecza te pole działania. Natomiast jeżeli chodzi o ulicę główną i ten, to byśmy prosili panie burmistrze o prewencyjne patrole Straży Miejskiej, bo tam nie potrzeba demonstracji policji. Ale ja bym prosił, nie wiem, proszę państwa, ja bym prosił przynajmniej 4 mechanizmów, żeby było dodatkowo na przyjęciu. Ale to nie o tym mówimy. To nie ma problemu, to ja to zagwarantuję panu. To nie ma problemu. Natomiast żeby była
Do czego ja zmierzam? Że była z państwem, znaczy z urzędem, znaczy z panem... Dobrze, nie, no to jest... Komunikacja z panem komendantem na to, że będzie straż miejska, to się rozumie samo przez się, to... Nie, panie burmistrzu, że mnie, bo potem takie sytuacje uprzedzam, że to nie nasza impreza, mnie... Nie. No, to jest każda impreza na terenie miasta jest nasza. Miło to słyszę. I chciałbym jeszcze tylko, panie Maćku, w takim razie z imienia, z nazwiska osoby, listy tych ochroniarzy z telefonami, żeby moja straż miejska, jeżeli coś się dzieje, mogła wezwać pomoc. I będzie wiadomo, że oni będą chodzili po tym, żeby to nie było tak, że tych dwóch, czterech ochroniarzy, którzy ma być na ulicy, będzie powiedzmy zabezpieczało pana teren i to będą ci sami, którzy mają chodzić, nie? Żeby to było jasne i klarowne. I teraz chodzi o zabezpieczenie prądu. No tutaj są jakby dwie wersje, prawda? Też można to na nas teoretycznie, że każdy się z nas tym zajmuje, natomiast miasto ma lepsze przełożenia na tą okoliczność i myślę, że to byłoby około 4 wpinek prądowych na potrzeby całej imprezy. Czyli tam z tyłu, ja nawet powiem, jest tak generalnie z tyłu, za piwnicą miejską jest jedna skrzynia, druga na pograniczu tej, tam, gdzie popadała na ten, jak to się nazywa, tam Nowowiejska, tak? Tak, tak, no to już idziemy stamtąd właśnie. Czyli maksymalnie 4 wpięcia fundowe na te, czy ewentualnie mogłoby to miał do kultury, rozumiem, wziąć na siebie czy ktoś. Okay. Żeby załatwić to, rozumiem, tak? Tak, no organizacyjnie, nie? No i panie burmistrzu, i tutaj taka nienapisana sprawa, pański udział w tej imprezie. Patronat, tak? Znaczy, my to wstrzeliśmy w ten sposób i taką mamy pozycję, żeby nie nazywać tego imprezą, tak jak powiedziałem, w takim sensie, tylko akcję restauratorów pod pańskim patronatem. I w tym momencie, nie wiem, czy w niedzielę na zakończenie, czy w tym momencie, żeby pan się pojawił... W niedzielę na zakończenie, jak się uda, to przyjdzie. czyli na pewno pan przyjdzie. Na pewno przyjdzie. Czyli na pewno pan przyjdzie. Żebyśmy widzieli, jak jest na tej scenie, że powiedzmy, że pan podziękował mieszkańcom za współudział. Gdzieśmy można liczyć. To tyle generalnie. Naklejki, bo tutaj mam naklejki. Ja wszystko zatwimy. Ten telewizor jeszcze. Aha, i panie burmistrzu, to właśnie taka jest jeszcze jedna propozycja, to właśnie czy moglibyśmy liczyć na pomoc Domu Kultury w załatwieniu, bo to jest tak, tu przy moście będzie ta scena jakby sama w sobie ściągać ludzi. Natomiast za zakrętem zaraz, jak są pozostałe stacje, przy Jakubie, Espresso i tak dalej, tam byśmy na nowo chcieli postawić w jakiś sposób taki rzutnik telebim, żeby, bo jeszcze taka koncepcja, żeby tych parę tysięcy zdjęć z powodzi, bo to różni ludzie już, żeśmy się rzucili hasło, mają różne zdjęcia, żeby zrobić tego taki materiał i takie spoty po prostu, żeby to puszczać na telebimie, na tej ścianie tego domu 106. Poza tymi, co trzeba instalacjach będzie. Przerwie między zespołami, czy ja zobaczę, co oni, czym oni dysponują, żeby jakiś telebim, ale ten taki telebim stały, to nie za bardzo widzę. No, za to jest, chodzi o rzutnik. No, rozumiemy się, rzutnik, tylko żeby to pomóc zorganizować, bo nie chodzi nam o rzutnik 2x2, czy tam 1,5x1, bo takie to mają ośrodki wszyscy. Chodzi o tą pomoc. No i aha, panie burmistrzu, ponieważ nie ma żadnej imprezy, czy jest możliwość, żeby Dom Kultury pomógł w sprzęcie? No właśnie, na ten rzutnik, na ten ekran. Też koło mówię. Budynku. Ja sprawdzę, bo nie no dlatego mówię, że. Czyli tak, ja podsumuję. Płot biorę na siebie, straż miejską, 4 wpinki prądowe, telebim, czy tam w zasadzie rzutnik, sprzęt nagłośniający. Tak. Czy to nie będą dwa rzutniki? Jeden na scenę, drugi na tym ekranie. Na scenie. Ekran byśmy potrzebowali duży, taki nawet i stary kinowy. Na tą na 106. No to, no to na tym mówimy, no tu pan mówi, że na 106. Ale na scenie też byśmy potrzebowali coś, nie? No na scenie to mniejsze, to nie takie duże. To już to damy radę na scenie. Dobra. Chodzi o ten, chodzi panie burmistrzu, żebyśmy wiedzieli, o co mówimy. Na ścianie budynku 106, jak się zjeżdża z miasta, to już nie widać tego zakrętu, tam gdzie będzie ta główna część imprezy, tak? Na tej ścianie domu 106, jakieś 4x4, no plus minus, ekran i rzutnik. Wtedy my będziemy puszczać cały zgorze bez tych zdjęć, nie? No to co, no to. Szanowni Państwo, to tak, wy się organizujcie, ja zabieram się za te rzeczy, które... Pana, nie przychodzi, panie burmistrzu, jeszcze tu jest deklaracja na wszystkich, że każda z knajp, naszej restauracji, bo to ładnie brzmi, niezależnie od składek w skarbonkach, przekaże na konto, tak się umówiliśmy, symboliczną kwotę,
w okolicach minimum 500 zł. Nie zależy na wszystkim. Ale żeby była tutaj. Oprócz tego, że będziemy testować, będziemy zbierać. Zbierać i pacjenty poważnie od imprezy wszyscy. Super. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.